dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na wernisażu wystawy pana Czesława Kazimierza Choćko. Proszę Państwa, miło mi niezmiernie powitać przede wszystkim malarza. Witam Panie Czesiu, cieszę się bardzo, że Pan z nami jest, że ta informacja dotarła do mnie, że taki znakomity artysta, tak niedaleko, mieszkam w sumie niedaleko, Pan Czesław pochodzi z Łukowa, natomiast mieszka teraz na Mazurach, ale proszę Państwa, bardzo mu się podobają tereny nadmorzańskie, chce się do nas przenieść, więc ja myślę, że to nastąpi. Będziemy częściej mogli gościć zarówno artystę malarza, jak i jego obrazy. Malarstwo, odbiór malarstwa jest bardzo subiektywny. Każdy z nas tak naprawdę, patrząc na dzieło malarskie, widzi coś innego. W danym dniu. W danej godzinie dnia, tak? To, co widzimy, jest odbiciem nas samych, to jak odbieramy sztukę, jak się w niej zatapiamy. Znajdujemy się w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie Podlaskim na kolejnym wydarzeniu. Jesteście niezwykle płodnym ośrodkiem kultury. Czyli wernisaż dzisiaj się odbył. Dziś mamy święto w naszej instytucji kultury, która, tak jak wspomniałaś, ma bardzo szerokie spektrum działalności. Wernisaż niesamowitego człowieka i wspaniałego malarza, Kazimierza Czesława Choćko, pochodzącego z Łukowa, natomiast mieszkającego teraz na Mazurach. Jak odkryliście tego artystę? Wszystko jest, znaczy wiele rzeczy jest po prostu przypadkiem. My poruszamy się w środowisku artystycznym, to nasz zawód. Często jesteśmy nie tylko organizatorami, ale również gośćmi na różnego rodzaju plenerach, wernisażach, festynach. Kontaktujemy się ze swoim środowisku, zarówno z artystami, jak i z animatorami kultury. I tutaj po prostu na zasadzie rozmowy wypłynęło nazwisko pana Kazimierza, notabene członka Związku Polskich Artystów i Plastyków w Warszawie, że warto promować dobrą sztukę. To wiązało się właśnie z tym nazwiskiem. Dobra sztuka w Janowie gości od wielu, wielu lat, bo ponieważ wernisaże u nas odbywają się kilka razy do roku i tak naprawdę przez większość roku na naszych ścianach goszczą obrazy znamienitych artystów. Stąd pomysł, aby zaprosić pana Kazimierza do współpracy, bo jest to współpraca. Artysta od nas dostaje coś bezcennego, bo dostaje od nas swoje zainteresowanie, odbiór jego pracy jest zawsze subiektywny, więc dla niego w trakcie tego święta to jest przede wszystkim obserwacja uczestników wernisażu, jak odbierają go sztukę. Czy to, co robi, znajduje swoich odbiorców i też jest to taka ocena dla malarza, czy to, co robi, jest dobre. Bo jednak to, co odbija się w oczach odbiorców, działa na malarzu. To są ludzie bardzo wrażliwi i na pewno widzą te emocje malujące się na twarzy. Do kiedy będzie można oglądać te obrazy? Pracę można oglądać do 29 maja, czyli przez miesiąc. No, a potem planujemy kolejne wernisaże. Następny będzie już 24 maja, a kolejny 23 czerwca. Później mamy przerwę taką artystyczną, malarską w okresie letnim, ponieważ zajmujemy się wtedy imprezami plenerowymi, a jesienią znowu wracamy do studyjnych imprez, do wernisaży, kolejnych artystów. Niewiele mogę powiedzieć, po prostu staram się mówić przez używanie pędzla i to, co widzicie, to jest moja mowa. Dzisiaj znajdujemy się w Janowie Podlaskim, jest pana wernisaż pana prac. Od kiedy pan maluje? Praktycznie to takie zadawki miałem już od dzieciństwa, ale 30 lat miałem przerwę i 10 lat temu wróciłem z powrotem do malarstwa.
No i tak od 10 lat już maluję. Skąd czerpie Pan inspirację? Robię sam fotografie, ewentualnie korzystam z jakichś fotografii, które zdobędę i po prostu je tam odpowiednio przerabiam. Podczas rozpoczęcia Pani dyrektor mówiła, że bardzo Pana fascynuje Podlasie, tak? I tutaj na tych obrazach też widzimy podlaskie, tak powiem, motywy, klimaty. Ja pochodzę z Łukowa. Łuków też jeszcze jest Podlasiem, więc czuję się Podlasiakiem i mnie po prostu te strony ciągną, pociągają. Interesują mnie problemy starszych ludzi, zresztą próbuję to na obrazach przedstawiać. No jestem emocjonalnie związany z Podlasiem. Poza starszymi ludźmi widzę też, że chyba konie są Pana takim też zainteresowaniem. No konie to mnie od dzieciństwa też pociągały, także lubię konie malować. To jest taki bardzo wdzięczny temat, szczery. Dzieci chyba też. Dzieci też, to jak najbardziej, tak. Bo to są też, dzieci są też jeszcze szczere, jeszcze nie oszukują tak jak dorośli. Aczkolwiek te starsze osoby również są takie bardzo realne te obrazy, aż prawie zdjęcia, które naprawdę są. Ja nie widzę sensu malowania byle jak starszych ludzi i tak dalej. Trzeba po prostu przedstawiać na obrazach ich emocje. I to mnie właśnie pociąga, że chcę ich emocje przedstawić na obrazach. Na tych obrazach, tak jak ja patrzę, to wielu z nas odnajduje przeszłość, swoje babcie, nie wiem, gospodarstwo, dziadków. Bo to są wspomnienia, to są czasy, do których się chętnie wraca i dlatego w każdym tych obrazie widzimy jakieś swoje dzieciństwo, swoje babcie, prababcie. Pan maluje tylko ze zdjęć, czy też, nie wiem, z natury takiej żywej? Raczej ze zdjęć, ze względu, że mam trochę problemy z oczami i muszę z tego korzystać. Że tak powiem, rusza obiekt. Znaczy rusza to się może ruszać, tylko że ja się lepiej skupię, jak zrobię zdjęcia i tak dalej. Ja robię przykładowo kilka zdjęć jakiejś osoby i wtedy wyłapuję cechy tej osoby i mogę malować tego. Gdzie Pana obrazy poza Janowem oczywiście w najbliższym czasie można ewentualnie oglądać? Nie wiem, nie mam pojęcia. Czyli jeszcze nie wiemy, gdzie kolejny wernisaż. Jeszcze kolejny wernisaż, gdzie będzie. Nie, ja będę po prostu malował teraz, bo to były bardzo szybko malowane obrazy, ale będę teraz malował obrazy i zbierał na jakieś wernisaże dużo większe formaty obrazów. No bo w dużych formatach można się lepiej wyrażać po prostu niż w tych małych. A czy te obrazy można zakupić na przykład? Można kupić, najbardziej. Kontakt z Panem, tak? Tak, kontakt ze mną i można je kupić. Wszystkie są do sprzedania.